Legenda miejska, wiecie, jest to taka opowieść prawdziwa, której świadkiem był opowiadający, jego krewny lub znajomy kolegi, bratniej duszy przyjaciela, siostry, koleżanki z pracy. Taką słynną legendą miejską była kiedyś historia z autobusu, kiedy to mały chłopiec dokazywał, ojciec go uspokajał, mówiąc: nie rób tego, nie rób tego, a malec na cały autobus: a tobie jak mama mówi, żebyś nie sikał do zlewu, to nie słuchasz i dalej sikasz. I opowiadało mi tę historię kilka osób z różnych miast, które były naocznymi świadkami swoich miastach. Sporo osób opowiadało, że to ich znajomy widział tę sytuację. W sumie jakieś milion osób było świadkami tej historii, jakieś 20 milionów słyszało ją z pierwszej ręki. Ale ta historia, którą mi opowiadał pan fryzjer, jest prawdziwa, bo on był naocznym widzem tego zdarzenia. Znowu autobus, pani jedzie z dzieckiem, to się zdarzyło, które dokazuje, pluje chipsami, wierzga nogami, macha rękami, drze się ustami i kilka razy potrąciło siedzącego z przodu starszego pana. Ten zwraca uwagę, a pani na niego z gębą, że dziecko trzeba wychowywać bezstresowo, żeby miało szczęśliwe dzieciństwo i było rozważnym dorosłym. No i autobus dojeżdża do przystanku i młody człowiek w garniturze, zanim wysiadł, wyjął z ust gumę do rzucia, przykleił tej pani na czole i powiedział: ja też byłem wychowywany bezstresowo. O. I to jest bardzo satysfakcjonująca legenda miejska, oby była prawdą, oby. Zresztą słuchajcie, w każdej prawdzie musi być trochę legendy, żeby w nią uwierzyć. A poza tym Polacy gola.